Dzień dobry, panie Natiu! Dzień dobry, panie Czarku! Dzień dobry. Ja chciałem tylko przekazać te liczne odpowiedzi na maile, nad którymi wczoraj pracowaliśmy. No i oczywiście te wszystkie podziękowania, których przybywa. No dziękuję, panie Czarku, naprawdę, ja tutaj mam wszystko przygotowane już do pracy, przyjrzę się temu, jak będzie trzeba coś dodać, to ja tam dopiszę, jak nie, to od razu wyślemy. A te wszystkie podziękowania, to jakby pan mógł tam do archiwum, żeby było dla potomnych. Ojej, pani Nadiu, ale pani pięknie wygląda. No. Taka zmiana. No pani Nadiu, pani to w ogóle jest taka cudna, no. No w ogóle taka skuteczna, a taka skromna, no. No wie pan, taka natura. No ale tak, panie Czarku, z innej beczki to już dawno miałam się pana zapytać, no bo te teatry to niby tak ruszyły, nie? Że tak grają, nie wiadomo troszeczkę. A pan się tak angażuje tutaj społecznie, no to czy przypadkiem pan nie ma tak za dużo pracy? No bo wie pan, ci ludzie piszą, coraz więcej roboty, coraz więcej. A nie, dziękuję pani Nadiu, u mnie to wszystko dobrze, bo u mnie w teatrze to teraz my mamy próby, a za kilka tygodni to w ogóle idziemy na urlop. A to co, wy nie gracie? No ja myślałam, że ja pójdę na spektakl z pana udziałem. Nie, pani Nadiu, ja myślę, że my do grania to wrócimy gdzieś dopiero we wrześniu. Bo teraz w ogóle, pani Nadiu, wie pani, teatry to naprawdę są w kiepskiej sytuacji po tej pandemii, no. My naprawdę, to jest wszystko bardzo skomplikowane. Mamy taki paradoks, że w ogóle... Najbardziej ucierpiały teatry, które są najbardziej popularne. Do których widzowie przychodzą najczęściej i najchętniej. No ale jak to? No czemu ucierpiały? No bo widzi pani. Bo to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy. No bo jeżeli teatr jest popularny i lubiany, to znaczy, że przychodzą do niego tłumy widzów. Skoro przychodzą tłumy widzów, to znaczy, że kupują bilety. Skoro kupują bilety, to znaczy, że teatr wtedy ma pieniądze na przygotowywanie nowych premier, na granie, no w ogóle funkcjonowanie. No, no to chyba dobrze, prawda? No tak, tylko że właśnie tutaj zaczyna się paradoks. No bo jeżeli teatr jest lubiany i chętnie odwiedzany, no to sprzedaje dużo biletów. Więc po prostu pracuje na pełnych obrotach, tak? Ale nie daj Boże, w takim momencie jak teraz pandemia, kiedy teatr nie może grać, nie może sprzedawać biletów, to po prostu brakuje mu pieniędzy. No a oczywiście nikt mu nie chce pomóc. No ale jak to? No, a na przykład co z dotacjami? No, kto wam wręcza te dotacje? Nie wiem, samorząd, rząd? Pani Nadiu, no właśnie. I tutaj pojawia się następny paradoks. No bo często jest tak, że teatr, który sobie dobrze radzi i sprzedaje mnóstwo biletów... To co? To oczywiście ma małą dotację. Bo wszyscy myślą, że nie no, przecież jakoś sam sobie poradzi. No i oczywiście w normalnej sytuacji jest w stanie jakoś tam uciągnąć, no. Ale jak przychodzi taki moment jak teraz pandemia, kiedy teatr nie może grać spektakli, nie może sprzedawać biletów, nie może zarabiać pieniędzy, no to po prostu pojawia się problem. No. I w tej sytuacji potrzebna nam jest, jak to się mówi w naszym środowisku, tarcza szybkiego reagowania dla teatrów. Jaka tarcza? No jaka tarcza? No normalnie, taka jak dla wszystkich. No wszyscy przecież dostali jakąś tarczę, tylko oczywiście co? Nie teatry. No a co z ideą teatru publicznego? Przecież do teatru co roku przychodzą tłumy widzów. To są przecież miliony ludzi. Miliony widzów? Przecież chyba nie można tak po prostu sobie zlekceważyć milionów ludzi. No to panie Czarku, chyba dobrze by było lepiej, żeby te teatry wyszły z tarczą, a nie na tarczy, nie? O, no właśnie, dokładnie pani Nadiu. No. Tylko, że to się nie uda bez pomocy rządu. Bez tej tarczy? No tak. Bo na przykład ja myślę sobie, że w ramach takiej tarczy można by po prostu zrekompensować teatrom chociaż w jakiejś części utracone wpływy z biletów. No nie wiem, no przynajmniej w połowie. Wie pani, to nie jest nasz kaprys, to jest po prostu nasza wieczna, nieustanna walka w tej chwili o funkcjonowanie, o przetrwanie. Przecież my musimy jakoś za chwilę wrócić do normalnej działalności, zacząć grać, przygotowywać nowe premiery. No to ja widzę, panie Czarku, że wy naprawdę jesteście w bardzo trudnej sytuacji. Pani Nadiu, to jest w ogóle... bardziej skomplikowane. No przecież kultura jest obrazem każdego narodu, prawda? Tak.
No nie można przecież udawać, że po tym wszystkim teatry to tak się podniosą co z dnia na dzień i wrócą w ogóle do tej samej kondycji, w jakiej były przed pandemią? Ja nie mówię, oczywiście my się musimy przyzwyczaić do życia z tym koronawirusem, ale przecież nie możemy wiecznie nie grać. Ale jak ja wchodzę na strony różnych teatrów w Polsce, a właśnie dzisiaj sobie przeglądałem strony internetowe teatrów, no to proszę bardzo, nawet mam tutaj, zaraz pani powiem, otwarte. No to proszę, no teatry, które zaczęły grać, no to nagle okazuje się, że proszę, o, jeden za drugim, po pierwszych spektaklach zaczęły odwoływać kolejne przedstawienia, co? Z powodu braku widzów. No i przecież w sumie nawet trudno się dziwić, pani Nadio. Dlatego tak naprawdę to pewnie wrócimy do grania na spokojnie dopiero gdzieś no, we wrześniu. Ale w ogóle, wie pani, ja sobie myślę, że może to jest bardzo dobry moment, żeby porozmawiać o teatrach w ogóle. O całym systemie, w jakim funkcjonujemy. O tym wszystkim, co ujawniła pandemia. No bo chociażby na przykład taka sytuacja w tej chwili aktorów kontraktowych, którzy zostali w ogóle bez żadnych zarobków. Przepraszam, aktorów kontraktowych? Tak, aktorów kontraktowych. Aha, to ja pani wytłumaczę. Aktor kontraktowy to jest taki, który po prostu nie ma etatu. O. Ale w ogóle, to ja tak sobie generalnie myślę o tym, że właśnie cała ta pandemia, cała ta sytuacja, to może jest bardzo dobry moment, żeby ponownie przedyskutować cały system zatrudnienia aktorów. Mnie to osobiście bardzo zajmuje. No bo widzi pani Nadio, pandemia rzuciła światło na cały ten problem. No. Cały czas pracujemy w teatrach w jakimś przestarzałym systemie. Ale ja oczywiście, przepraszam, bo tak dużo mówię, a ja nie chcę pani zanudzać. Oj nie no, panie Czarku, przecież pan nigdy mnie nie zanudza. Naprawdę, proszę mówić, proszę mówić. Naprawdę? Ale dobrze, no tak. To ja pani Nadio, wszystko pani wytłumaczę. Bo wiecie pani, chodzi o to, że aktorzy mają honoraria za każde przedstawienie. Po prostu to się nazywa normy. Norma za każde zagrane przedstawienie. No i teraz tak, te normy powstały oczywiście wiele lat temu. Ze względu na higienę pracy i to było bardzo rozsądne, bo chodziło o to, żeby aktor nie zagrał więcej niż 3 lub 5 na przykład Hamletów w ciągu jednego miesiąca. Ale ta idea się wypaczyła. No i po latach w tej chwili funkcjonujemy w takim systemie, że aktor dostaje podstawowe wynagrodzenie za tak zwaną gotowość, a potem dodatkowe honoraria za każde zagrane przedstawienie. Tak? I niektórzy teraz tak mówią, że może byłoby lepiej, gdybyśmy zmienili ten system, to znaczy, żeby podnieść maksymalnie honoraria za każdy zagrany spektakl aktorom, ale zlikwidować podstawowe wynagrodzenie. I przywrócić etos aktora teatralnego. A w ogóle na przykład niektórzy proponują, żeby zmienić nasz system na taki, który panuje w większości krajów europejskich, czyli po prostu wrócić do podziału na aktorów teatralnych i aktorów filmowych. No faktycznie powiem panu, że to są bardzo poważne sprawy. No tak. Widzi pani, pani Nadio. W ogóle to życie teatralne, no to wymaga jakiejś rozsądnej i takiej szerokiej i głębokiej diagnozy. No, i być może pandemia właśnie obnażyła i obnaża nadal wszystkie nasze grzechy zaniechania i godzenia się na całkowitą defragmentację kryteriów jakości zawodowej. No. Pod hasłem artystów multimedialnych i zubożenia instytucji teatralnych. Oczywiście. Mnie nie chodzi o to, żeby wrócić do starego systemu i starodawnego statusu teatrów. To w ogóle nie o to chodzi. Ale o powiązanie ze sobą tych wszystkich elementów, no, budujących strukturę funkcjonowania kultury. No, to jest bardzo ważne. To wszystko, co teraz razem się składa na ten taki obraz i zatarcie granic między zawodowstwem a amatorszczyzną. Ksiądz profesor Tischner w latach 90. pytany, czy w ogóle teatr przetrwa czasy kryzysu, powiedział, że teatr zawsze przetrwa, bo jest z ludźmi. Ale potem dodał, że oczywiście tylko wtedy, gdy nie zgłupieje. No. A w ogóle, pani Nadio, jeszcze jest jedna sprawa. W ogóle pandemia, oprócz tych wszystkich problemów, o których mówię, obnażyła oczywiście jeszcze inne rzeczy. Na przykład krytyka lokalna. Zamiast łączyć tak zwane środowisko teatralne i doceniać to, co wszystkie teatry robią w czasie tej zarazy. No to nagle się okazało, że pewne grupy zaczęły oceniać, eliminować, a tak naprawdę chodzi o jakiś prywatny biznes, który zamawia sponsorowane teksty. No. Teatry są w ogóle, wie pani, za blisko polityki, polityków i biznesmenów. I to jest równie duże niebezpieczeństwo.
No faktycznie. Panie Czarku, wydajecie się naprawdę taką bardzo fajną grupą zawodową, taką kolorową, wie pan, te ścianki, te bankiety, jesteście tacy piękni, tacy aktywni, w ogóle zaangażowani w zbiórki. No naprawdę piękny, kolorowy, wspaniały świat. A w środku? Nie, no niestety, no. No bo wie pani Nadiu, to jest taki zamazany obraz. Ja nie mówię, nie. Środowisko generalnie jest w porządku. Oczywiście. Ja wierzę, że to po prostu tylko wszystko przyniesie jednak coś dobrego, że to jest okazja do tego, żeby przedyskutować na nowo całą kwestię wokół kultury. Ale ja mam nadzieję, że też zaczniemy się wspierać, szanować i że będzie po prostu lepiej. A, dobrze, ale pani Nadiu, wracając do naszych spraw i pani pytania, no to ja deklaruję, że ja mam czas na pomoc i po prostu póki co, no to my działamy. Cudownie, cudownie, cudownie. Właśnie, panie Czarku, w ogóle ja miałam taką prośbę do pana. Pamięta pan, jak ja opowiadałam panu o Agnieszce, tej mojej byłej asystentce? Pamięta pan? No fantastyczna dziewczyna, no może troszeczkę taka, nie wiem, mało temperamentna, no ale te wszystkie konflikty, które ona miała z panią Olgą i tak dalej, nieważne, było, minęło. Teraz ona w ogóle ma taki zryw artystyczny w sobie, taka artystyczna dusza. A może pan, jako taki zdolny, przystojny, zawodowy aktor, a zerknąłby pan na nią? Czy ona na przykład by tam, nie wiem, do szkoły teatralnej albo na ten egzamin nie artystyczny, eksternistyczny? No jednak co zawodowiec, to zawodowiec. To co, pomoże pan jej? Tak, oczywiście, pani Nadiu, bardzo chętnie, tylko ja panią przepraszam, bo ja mam właśnie drugi telefon. Dobrze, kochanieńki, to dzwonimy się później, pa! Dobrze, to czas na zupkę. Nie no, przecież człowiek nawet łyżki zupy nie może zjeść, żeby nie dzwonili. Dzień dobry, pani Olgo! Dzień dobry, pani Nadiu! Jak pani pięknie wygląda, mój Boże! A dziękuję! Ale co to shopping beze mnie był jakiś? Oj tam, po truskawki poszłam, to i do sklepu weszłam, no! A wie pani co, nie wybaczę. No ale... No ale co tam słychać? Aha, nadzwonię, bo mam pytanie, czy tak jak zwykle zajmie się pani moimi kwiatkami, bo ja wyjeżdżam do klasztoru teraz. Gdzie? No do klasztoru ciszy, czy tymi kwiatkami moimi się pani zajmie? Jak zawsze zresztą. Nie, momencik. Jaki klasztor, jaka cisza? No co jaki klasztor, jaka cisza? No normalne. To co, pani do klasztoru wstępuje? To chyba już troszeczkę za późno. No zwariowała pani Nadiu. Nie wstępuję, tylko jadę, wie pani, żeby się skomunikować ze sobą, no bo tu w Łodzi, w tych upałach, w tym szumie, w tym wszystkim to się nie da. No a w tym klasztorze to są, wie pani, takie warsztaty prowadzone przez mnichów i tam można się, wie pani, zastanowić, jaki to wszystko ma sens, tak? Ale wie pani, bo to nie są takie zwyczajne warsztaty, tylko takie, które nie dość, że przekazują fachową wiedzę na jakiejś tam z danej dziedziny, tam, gdzie się co wybiera, to jeszcze równocześnie rozwijają, wie pani, duchowość i prowadzą do osiągnięcia takiego wewnętrznego spokoju, takiej harmonii. No, to ja wrócę gdzieś jakoś tak za tydzień, no chyba, że przedłużę wyjazd, no to nie wiem, za dwa. No bo wie pani, bo ja po prostu kompletnie nie wiem, co ja mam robić z przyszłością, co ja mam robić z Norbertem. A co? Terapia nie pomaga? Pomaga. Tylko wie pani, no rozmawiamy codziennie, tak? No, ale ja widzę, że to jest coś nie tak, tak? Że my zupełnie inaczej patrzymy na świat. A może to pani jakoś rozwinąć? No bo jak rozmawiam z Norbertem, no to wie pani, przez pierwsze 15 minut to jest wszystko super fajnie, tak? No ale potem to ja zaczynam gdzieś błądzić myślami, że wie pani, ja się zaczynam myśleć o tych naszych seniorach, o tych naszych sprawach, co my tutaj je robimy, o tej rzeczywistości tutaj, tak? Zaczynam się zastanawiać, kiedy ja sobie włączę kolejny odcinek Grace and Frankie, tak? Kojarzy pani ten serial? No tam to jest życie, a nie tu u nas, tu ciągle sobie wymyślamy jakąś nierzeczywistość, jakąś nienormalność po prostu. No pani Olgo kochana, troszeczkę się pogubiliście, ale najważniejsze, że wszystko idzie w dobrą stronę. A ja uważam, że taki wyjazd to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Dokładnie. A jest pani teraz w domu? Tak, no właśnie zaczęłam się pakować, ale kompletnie się w tym pogubiłam, więc muszę zrobić jakąś listę, żeby to wszystko przygotować. No i się wykąpałam od razu, wie pani, taka chwila dla siebie, po prostu nie mogę się skupić.
To kochanieńka, ja wpadnę za godzinę, upiekłam pyszne ciasto agrestowe, mam też zupkę, to sobie chwileczkę tak pogadamy przed pani wyjazdem i jeszcze mi pani opowie o tych mnichach, klasztorze i ciszy. Co pani na to? Super, pani Nadiu, super. No to po, kochanieńka. To ciasteczko teraz, ciasteczko. No ciasto z ust mi po prostu odciągają, no przecież ja z głodu dzisiaj padnę. Pani Nadiu, jak... Wow, jak pani ładnie wygląda. Dziękuję. Ja tylko na sekundkę, pani Nadiu, bo... Mogę? Sekundkę, sekundkę, ale ja mam bardzo dużo pracy. Ja wiem, ja tylko na chwilę, pani Nadiu, bo ja mam wrażenie, że ktoś mnie chyba przeklął. Teściowie mają rozprawę rozwodową w tym samym dniu, co my. O, szybko idzie. A teściowa zgodziła się na rozwód? To jest właśnie najdziwniejsze w tym wszystkim, panie Nadiu. Teściowa stwierdziła, że ona niepotrzebnie wstrzymywała te decyzje między nimi, że ona powinna się na to zgodzić w momencie, kiedy się dowiedziała, że teść ma dziecko i kocha inną kobietę, że tak naprawdę zmarnowała życie sobie, jemu i dziewczynom. To jest... Ja jestem w szoku, pani Nadiu, no, ale ona zaczęła się tłumaczyć, że to wstyd. Że to był wstyd, że ona się wstydziła, bo ponoć w tym kraju to wstyd chorować i się rozwodzić. No i tak jakoś wyszło, no, ale teraz chce naprawić wszystkie krzywdy i tak jakby im to zrekompensować, no. No to widzę, że jednak człowiek trochę mądrzeje, co? Pani Nadiu, to mnie bardzo zaskoczyło i... No dlatego też dzwonię, bo ja nie wiem, co... Jak sobie mam z tym wszystkim poradzić, no. Przecież pani wie, jak było w tej rodzinie, no. Wszyscy się słuchali teściowej, wszyscy się jej bali, bali się jej humorów, tego klęcznika, tego wszystkiego, no. A dziewczyny mimo wszystko i tak cały czas każdą najmniejszą rzecz konsultowały właśnie z nią, no. A szczególnie wie pani kto. No właśnie. No i a ona sterowała tym światem, mówiąc, że to wszystko dla dobra dzieci, które są dla niej najważniejsze. No muszę przyznać, że zaimponowała mi ta pańska teściowa. No ma charakter, dziewczyna ma. Ale to nie wszystko. Ona stwierdziła, że ona godzinę po rozwodzie wyjeżdża w samotną podróż. Samotna podróż? Ale dokąd? No właśnie, nikt nie wie dokąd. Ale ona powiedziała, że będzie w stałym kontakcie z córkami, żeby one się nie martwiły i powiedziała im, że mają iść za głosem serca i żyć tak, jak naprawdę chcą. To ona naprawdę wstała z tego klęcznika, pani Nadiu. Ona zaczęła się uśmiechać, cieszyć życiem. Ja jej w ogóle nie poznaję. Czyżby jakiś duch wolności wstąpił? No wie pan, to kiedyś była świetna, inteligentna dziewczyna, tylko potem w jakimś tak jakoś w dorosłym życiu wbiła się w taki cudzy gorset i ją zasznurowano. Pani Nadiu, a tak a propos świetnych dziewczyn, to co tam u Olgi? Bo ja słyszałem po prostu, że ta grupa seniorów się bardzo rozrasta i stwierdziłem, że może jakoś będę mógł pomóc, przydać się na coś. Stop! Informacja pierwsza. Olga wyjechała. Ale... Informacja druga. Muszę kończyć. Informacja trzecia. Ale jak to... Tuptuś głodny. Pa!